My byliśmy na bardzo dużej koncentracji, bardzo dużych emocjach i tak naprawdę moje odczucia były takie, że było cały czas były emocje, cały czas była gra. Gra na styku, rzeczywiście wynik końcowy oddaje naszą przewagę w tym meczu, ale wiemy, że w tej serii nie będzie nam łatwo, że mecz w Bełchatowie będzie bardzo wyrównany, bo skrana u siebie na hali jest niezwykle groźna. Także spodziewamy się kolejnej bitwy, mamy nadzieję, że zwycięskiej dla nas. Dzisiaj myślę, że wszyscy, każdy z nas dołożył na zagrywce trochę swojego, dołożył te 3 grosze, także to wszystko składało się w całkiem niezłą sumę. Jeśli chodzi o asy serwisowe, jeśli chodzi o te zagrywki, którymi odrzucaliśmy Bełchatowian od siatki i mogliśmy zorganizować nasz blok. Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że również na wyjeździe ta zagrywka będzie z naszej strony tak wyglądała. Wiemy, kto gra w skrze Bełchatów, wiemy, jak dobra jest to drużyna. Graliśmy z nimi wiele razy w tym sezonie i za każdym razem były to mecze ciężkie. Także to jest playoff, tutaj nic nie ma za darmo, my wiemy, że musimy grać tak samo. Prowadzenie 1-0 nie daje nam zupełnie nic w kontekście walki o awans do finału, także wiemy, że musimy wykonać jeszcze ten drugi krok. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że ten element siatkarski nam dzisiaj bardzo dobrze funkcjonował. Aczkolwiek przykładaliśmy do tego mocną uwagę na treningach przed tym spotkaniem. I powinniśmy być zadowoleni z tego, że to, co na treningach, później wychodzi w meczu. Staraliśmy się to tak jakby od siebie odsunąć i koncentrować się na spotkaniu, mimo, tak jak wspomniałeś, mieliśmy tam w którychś momentach jakąś tam punktową przewagę, to mimo wszystko staraliśmy się koncentrować na swojej grze i dalej, że tak powiem, cisnąć rywala i zwiększać na przykład taką przewagę. Więc to koncentracja myślę, że była przez całe spotkanie, mimo tego, że tak jak wspomniałem, były momenty, w których prowadziliśmy kilkoma punktami. Nie mamy innego planu, jak tam pojechać i zwyciężyć i zakończyć tę rywalizację w półfinale i zameldować się w finale. Zagrywali dobrze, grali dobrze, to cała Zaksa właśnie i my się spodziewaliśmy, że oni będą tak grać, to jest naprawdę świetna drużyna, ale to my dzisiaj nie zagraliśmy swojej siatkówki i gdybyśmy chociaż w większym stopniu pokazali to, co potrafimy, to na pewno byśmy stworzyli inne, lepsze widowisko. Czy byśmy wygrali, nie wiem. Na pewno dzisiaj nie podjęliśmy walki. Drugi, trzeci set na pewno Zaksa miała pod kontrolą i jestem przekonany, że w żadnym momencie nie poczuli się zagrożeni. Szkoda pierwszego seta, bo tam rzeczywiście mieliśmy swoje szanse, a grając z taką drużyną jak Zaksa, nie wykorzystując ich, dzieje się później właśnie tak. Zaksa udowadnia to w tym sezonie i myślę, że już od kilku lat. Więc my musimy się poprawić jak najszybciej, bo zaraz jedziemy do Bełchatowa i będziemy grali rewanż i tam nie można zabraknąć ognia.